Vyšívají nás. To jsem řekl, já mluvím o kýžu smysla. Ona nám bude potřebná, aby lepěji zrozumět Svatého Tomáša z Akvínu. Jeho slova, které zahájí v jedné z pěští a došlíbě do všichni pěšťa. Zapraším. I smysl máme ten kýky, které on vyšpěvali nám te poštěkulné smysly a potřebem tomu chudu nám tež to vaše dobře, uvada, pěkně rozhodně. Jezusa Chrystusa. Czemu od początku?
Domnul to był człowiek wiary. On wyszedł z Ur Chaldejskiego, bo uwierzył go, a dzisiaj słyszeliście. Sara chodziła babcia. Stara babcia. Do tego jeszcze słyszeliście, że Abraham mówi, że ciało obumarłe jego, a i ono też obumarłe. No i Bóg mówi, że będą mieli dziecko. Izaka. Tak, gdyby się wzięło pod uwagę zmysły, a to niemożliwe, nie? By stara babcia miała dziecko, co? To jest niemożliwe. No i co? Jednak Abraham, słyszeliście, uwierzył Bogu. Uwierzył Bogu, bo tutaj trzeba wiary. Trzeba wiary w odniesieniu do Boga. Zmysły tutaj nie pomogą. Wręcz jeszcze mogą przeszkodzić. Idźmy dalej. Ewangelia z kolei, którą też dobrze znamy, bo wszystkie te czytania są dobrze znane. W tej Ewangelii też spotykamy wiarę. Nie wiara. Kogo? Tomasz, nie tego z Akwinu, tylko jego patrona. Tomasz apostoł to był jego patron. Tomasza z Akwinu. I co? Słyszeliście? Spóźnił się na to spotkanie z Panem i mówi, że jak nie zobaczy i nie dotknie, bo jeszcze dokładnie mówił o tym dotyku, że chce palec włożyć w miejsce gwoździ, a rękę do boku chce włożyć, a? Bo wtedy uwierzy. Słyszeliśmy po 8 dniach Pan Jezus przychodzi i co? No i rzeczywiście. Widzimy tutaj na tym obrazie tę właśnie scenę z dzisiejszej Ewangelii. To jest obraz Karawadzia. Namalował tę scenę w sposób genialny. Co tutaj genialnego? Co jest takiego szczególnego? No wkłada ten paluch, tam Tomasz, no. Ale zobaczcie. Te głowy układają się w jaki znak? Krzyża. I to nie jest przypadek. Tam się namalowało. Nie przy tym geniuszu. Tutaj jest wyraźnie krzyż. A gdyby te głowy jeszcze tak ująć w koło, to one tam sięgają aż do tego Bogu. To koło sięga do Bogu, do serca Pana Jezusa. Genialne. I jeszcze zobaczcie, Pan Jezus z tą ręką przebitą jeszcze pomaga mu włożyć tę rękę tam do Bogu. Nie uwierzył. Nie uwierzył i dlatego musiał dotknąć, zobaczyć. I słyszeliśmy te słowa, które są mottem naszego spotkania. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Dokładnie. Nie widzieli, a uwierzyli. Wiedza, wiara. Wiedza to jest poznanie przy pomocy zmysłów. Coś ma taki zapach, ktoś, to coś i ktoś. Wiedza dotyczy kogoś lub czegoś. Tak wygląda, tak można go usłyszeć. Tak smakuje, tak pachnie. A wierzę, nie ma tego, co nazywamy wiedzą. Po prostu to jest wiara. Wiara. Moi drodzy, ja tutaj stoję przy ołtarzu. Za chwilę przyniesione zostaną
te dary tutaj na ołtarz, ale one są już w tej chwili na ołtarzu. Są to chleb i chlebki, jest ich 9. Są to wino i woda. I gdy popatrzeć na ten chleb i te chlebki, chleb nazywany kostią, chlebki komunikatami, to one rzeczywiście mają swój smak, zapach, można je zobaczyć i tego wszystkiego można doświadczyć. Tak, doświadczyć. Gdybym przyłamał, to nawet mogę usłyszeć. Tak. I tak samo jest z winem. Czerwone wino. Gronowe wino. Które też można zobaczyć jego kolor. O, jak się porusza. Ma zapach swoisty wina. Jak tak porusza, to nawet słychać taki delikatny brusk. Ma swój smak. Tak, to wszystko można doświadczyć zmysłami. I uwaga, bo to jest teraz ten moment najbardziej istotny. Rzeczywiście za chwilę tutaj dzieci o tym wiedzą, bo o tym sobie mówiliśmy, przygotowali. Ja nad tym chlebem i tymi chlebkami, nad tym winem z odrobiną wody, wyciągnę ręce i będę wzywał Ducha Świętego, którego Syn mój tam mam. I on będzie wstępował, wezwany w słowach przeistoczenia i przynieśli chleb, te chlebki, 9 ich tutaj. I to wino słodu przemienią się w ciało i krew Pana Jezusa. Ale gdyby po tej przemianie znowu tak patrzeć na te chlebki, te chlebki, na to wino, nadsłuchiwać, smakować, wąchać, dotykać, nie ma żadnej zmiany. Nie ma. Nie ma żadnej zmiany. Takie same doznania zmysłowe. I o tym pisze święty Tomasz z Akwinu. W jednej z pieśni zbliżam się w pokorze. Tam są potem takie słowa, które dzisiaj będziemy wyśpiewywać. Przy składaniu daru. Mylą się, o Boże, w Tobie wzrok i smak. Kto się im poddaje, wiary. Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się. Tak, te nasze zmysły w tym względzie mogą nas oszukać, okłamać, wyprowadzić na manowce w potę. No bo rzeczywiście, jak przyjmiecie Pana Jezusa, no to jest nasz smak chleba. Też wygląda tak jak chleb, wszystko za wszystko tak samo, a jednak. Dlatego nie można się dać oszukać zmysłom. Mówi święty Tomasz, mylą się, o Boże, w Tobie jest drog i smak. I te dzieci, które widzicie, wiecie, jak one w to wierzą, że On jest obecny pod postacią chleba, tych małych chlebów, po przemianie Jego ciała, a tutaj Jego chleb, jak one w to wierzą. Tego doświadczałem, kiedy mówiliśmy o tym. Tam nie ma problemu. I dlatego Jezus mówił często, jeśli się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Bo my tak, ale co, zdurzę się źle. Jakbyśmy się zestarzeli, niestety.
dlatego trzeba nam dzisiaj tak wpatrzyć się w ich przeżywanie, bo rzeczywiście warunkiem przyjmowania Jezusa pod otwartym chleba po raz pierwszy jest rozróżnienie pomiędzy chlebem zwykłym a chlebem przemienionym. I one mają to rozróżnienie. Dlatego dzisiaj tak się pięknie ubrały, przyszły tutaj, aby rzeczywiście przyjąć Jego ciało, przyjąć go do siebie. Abyśmy może się gdzieś tam pogubili z tą naszą wiarą. Wiecie, ja tak przeżyłem bardzo moment, kiedy umieściliśmy ten napis na tabernakulum. Bo proszę zauważyć, to nie było zamierzone. Słowo nie jest na tabernakulum. Nie. Może gdzieś tam w nas jest nie. Mniejsze, większe, nie wiem. Nie. Nie wierzę w to. Mylą mnie wzrok, smak, wszystko mnie myli. I dlatego nie. No to wołajmy. Wołajmy za świętym Tomaszem, bo on tak pięknie dalej w tej pieśni woła. Jak niewierny Tomasz. Miejmy odwagę to powiedzieć dzisiaj. Jak niewierny Tomasz. Nie szukam ran, lecz wyznaję z wiarą, żeś mój Bóg i Pan. Może się łza zakręcić w oku wtedy. I te słowa przymiór wiary mojej jest łaską swą, ożyw mą nadzieję, rozkład miłość. Niech pragnienie serca kiedyś spełni się, bym mógł.